Sandra Robbins. Miłość na sprzedaż. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Do wysłuchania audiobooka zaprasza wydawnictwo Amare, które należy do grupy Zaczytani. Borys wręczył mi szklankę i usiadł w fotelu naprzeciwko mnie. Zaległa niezręczna cisza. Szybko pożałowałam decyzji przyjścia tutaj. Nie wiedziałam, co mogłabym powiedzieć, więc pociągnęłam spory łyk whisky, co spowodowało palenie w gardle i kaszel. Mocne dodałam, gdy tylko odzyskałam głos. Patrzył na mnie z rozbawioną miną. Zapewne zastanawiał się, co tutaj robię. Ty i mój brat to coś poważnego? Nie wiedziałam, jak zareagować. Każda odpowiedź była zła. Aleksowi bardzo zależało, by brano nas za parę. Nie wiem jeszcze, czy to poważne próbowałam nie skłamać. Ale nie udzieliłam oczywistej odpowiedzi. Szybko wypiłam resztę trunku. Trzymałam teraz w dłoniach pustą szklankę. Już wiedziałam, że nie powinnam tu przychodzić. Borys włączył radio. Z głośników popłynęła nastrojowa muzyka. Lekko szumiało mi w głowie. Pomieszanie szampana i whisky nie było dobrym pomysłem. Nagle zrobiłam się wyjątkowo rozluźniona i spokojna. Obserwowałam jego powolne ruchy, gdy szedł w moim kierunku. Lecz zamiast usiąść z powrotem na fotelu, stanął naprzeciwko mnie. Zabrał z moich rąk szklankę i odłożył na stolik. Chwycił moje dłonie i pociągnął do pozycji stojącej. Był wyższy ode mnie. Jego miodowe oczy lustrowały mnie wnikliwie. To ten moment, w którym powinnam natychmiast wyjść z pokoju. Zamiast tego stałam i czekałam, co zrobi. Zapraszam do wysłuchania całego audiobooka. Agnieszka Postrzegacz.